Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Eryk Czechurzewski, witam was w trzecim odcinku z Fallouta 3, moi drodzy. Na samym starcie tylko o łapkach przypominam oraz o komentarzach. My oczywiście kontynuujemy sobie historię właśnie z gry Fallout. Widzowie! Co ty gadasz, widzowie, że teraz nikt nas nie widział? Siema, fajny dom. Poczam, widzowie! Zajebiście, normalnie mu ukradliśmy tego dom, znaczy ukradliśmy mu klucz. Dobra, słuchajcie. Tak, my oczywiście kontynuujemy sobie ukradni, pewnie, że za wszystko. Pijdzie, mam tą karmę. O! No to niedobrze. Mamy tu w takim razie niestety wagę, którą też niestety co? Przeziążyliśmy. Chrupiące mięso. Kurwa, mam wrażenie, że ta gra jest jakaś taka depresyjnie dziwna. W sensie. Nie wiem, jak patrzę na tą grę, to mi oczy bolą. Nie mam tak z niczym innym, ale jak patrzę autentycznie na tą grę, to mnie nadupcają oczy, no. Nie wiem, to jakoś tak kurwa dziwnie jest. Albo może jest za ciemno ta gra, bo jest ciemno, no w tej grze teraz jest noc. Ale kurde, strasznie dziwnie, słuchajcie. Dobra, trzeba coś wydupcyć. Dobra, to mięso możemy, jak to się wydupca? Okej. Okay. Dobra. No to. A teraz nie jesteśmy przeciążeni. Czyli słuchajcie, tak. Do tego domu wrócimy później. Na razie nie ma co tutaj wracać. Na razie trzeba by było to wszystko sprzedać. A jak to sprzedać? Kurwa, ciągle chcę klikać na mapę. Za dużo gier gram w naraz. No, gram w Jurassic Worlda, w Gothica. Teraz będę grał jeszcze do końca serii. No i teraz gram Fallouta, więc. Strasznie dużo gier nagrywam naraz. I się wszystkie przyciski mylą, no nie? Bo jak tak się człowiek gra w wszystkie gry naraz, to się wszystko myli. Dom Lukasa tu mamy i tu mamy też dom Lukasa. Okej, ciekawe. Megatona. Tu mamy jakby misję. Krypta. Dobra. Kurwa, no mówię, muszę się... Coś mam z tym escape'em. Była jakaś taka gra, co też ciągle escape clickem i... A nie pamiętam, co to już było. A coś jakaś gra była. To niedawno nagrywałem, to już nie pamiętam, za dużo tych gier, za dużo odcinków. Rozbił bombę atomową, no to bym sobie kliknął. Może wyjdzie. A co ze escape'em mam? Że ciągle klikam escape. Klinika, Luxury Art, Sheriff, Salon. Gdzie idziemy, do salonu? Kurwa, i miałem zrobić, popełniłem największy błąd, muszę się nauczyć, jak tu się sprintuje, zaraz będę. Dobra, widzowie, potrzebujemy agility, polepszyć, żeby szybciej biegać. Nie wiem, jak to jest po polsku. Musimy schować broń, czy coś takiego. A jak się chowa broń? Tak? Jest broń schowana, czy nie? Dobra, widzowie, wszystko wiem, broń została schowana. Poka mnie to. I co, teraz szybciej biegniemy? Wiecie co? Nie wydaje mi się. Czy my idziemy dobrze? Czy idziemy w ogóle idziemy? Co ja robię tutaj? Drzwi do oczyszczania wody. To chyba nie tu mieliśmy się znaleźć, wydaje mi się. Siema. To ty? Hey there. Cześć. Well, goddamn. You're new, right? Name's Leo Stahl. That's a Leo pleasure. Stachle. It's a pleasure. Yeah. Kto tu dowodzi? Well, Moriarty thinks he is, but Lucas Sims is the law around here, and everyone knows it. Dobra, idę Anytime. stąd, siema. Już mam ochotę coś ukraść. Dobra, czyli powiedzieli mi, że muszę agility, czyli tam szybkość chyba zwiększyć, żeby biegać szybciej, coś takiego. Okej, okay, tu zgaduję, że jest...
Nie wiem, co tu jest. Zabawa? Cześć. You looking to trade, stranger? Check out Craterside Supply. Drzwi do skład przy kraterze. Don't even think of breaking into that. Dobra. Uuu, ciema. Dobra, trzeba znaleźć jakieś tego, coś tu trzeba poszukać. Nieduże to miasto, ale nawet ładnie zrobione. A tą bombę mam rozbroić, tak? Zgaduję, że chyba tak, aktywacja nieodpalana bomba atomowa. No nie wiem, kurde. Chyba nie. O, bar! I to mi się... Czemu wasze krowy mają... Dwie głowy. Were you just kidding about disarming that thing? Na razie to mi chodzi o to, żeby się dobrze napieprzyć. Nie no, właściwie to chodzi mi o to, żeby strzelać wszystkie rzeczy. Bo mam ich za dużo. Siema! Now I know I've never seen you in Megaton before. Let me guess. Just passing through, right? We get people trying to settle down here all the time. But you don't look like the type. Anyway. Menu. Sorry, hon. The noodle stand is closed. If you want something, ask Leo. Aż mi gardło już boli, za dużo odcinków nagrałem dzisiaj, za dużo gadam. To już niby 3 odcinki, ale te odcinki trwają po godzinę, więc... Some people hate this place, but I guess that's their right. What the hell do they want out of life? Food, shelter, and safety. Works for me. Okay. I ain't heard much, truth be told. I don't really ever leave the lantern. Too much work. Latarenka. Few hours in the day, you know? Muszę żyć. Właśnie, kurwa, no właśnie. Z jakimś Leo miałem pogadać, rozumiesz? Ty idziesz spać, tak? Aha. Ty, jak śpisz? Co ja mam z tym escape'em? No nie wytrzymuję, widzowie. Puste. Okej. Klucz do drzwi mięsożernej latarni. Co ja pierdolę? Mosiężnej latarni. Ja dzisiaj jestem jakieś wyjątkowo, słuchajcie. Nie wiem, jakoś, kurde, tak mi dziwnie się gra w tą grę. Jakbym nie był tutaj, jakbym był nieobecny dzisiaj, strasznie dziwnie, a tym dziwniejszy właściwie jest fakt, że spałem dzisiaj gigantyczną ilość czasu, mianowicie chyba 13 godzin, słuchajcie, przespałem. Jak się położyłem, to wstałem, słuchajcie, 13 godzin później, naprawdę. Widać, byłem dość mocno zmęczony. Save. Aktywacja. Zobaczymy, co to będzie. Włamanie. Niektóre terminale są zabezpieczone i można z nich korzystać bez hasła. Jeśli twoja umiejętność nauki jest odpowiednio wysoka, będzie można podjąć próbę włamania do terminala. Po wybraniu poprawnego hasła uzyskasz dostęp do terminala. Jeżeli wybór będzie niepoprawny, dowiesz się, ile liter zgadzało się z poprawnym hasłem. Nie wiem, o co chodzi, a zaraz się pewnie dowiemy. Masz 4 próby na odgadnięcie hasła. Jeżeli ci się nie uda, terminal stanie się niedostępny. W dowolnym momencie możesz przerwać hakowanie i spróbować ponownie. Dobra, czy jeżeli rozumiem, któreś z tych słów, powiedzmy... to jest hasło. Tak? Tylko które? A te słowa, to też mogą być hasła? Aha. Czyli chyba tak. Goals? Nie wiem. Goals. Nie.
Dwa prawidłowe. Co dwa prawidłowe? Wpis odrzucony. 2 na 5 prawidłowe. Aha, że Gors i któryś z tych liter jest prawidłowe, tak? Czyli to może być takes. Nie, z takes jest tylko jedna. Czyli teraz łączymy go, co łączy goals i takes? A oraz S. Tylko tu jedna jest prawidłowe. Czyli A albo S. Cels? O, ty, schedule. Ale jaja. Dobra, jak ja hakier? Notatniki na temat Leo. Notatki. A właśnie miałem poprzednio poczytać. To będą bardzo długie odcinki, moi drodzy. Jeszcze przygotujcie na to, że to jest RPG. Widzowie, ja tu pierdolę. Nie będę robić takich krótkich odcinków. Będzie dużo energii, ale ja będę czytać wszystko, co jest tylko i wyłącznie możliwe. Chcę wchłonąć w ten świat Fallouta, który jest mi dość daleki, ale przez takie osobliwości jak youtuberzy ogólnie, którzy lubią grać. Taki z wąsem lubi grać w Fallouta. Muzykę, życie na ry. To chcę, polecał to, co to wchłonę się tutaj w tą grę. Nie chcę nawet myśleć, że Leon nas okrada, ale nie potrafi wyjaśnić, gdzie znikają te pieniądze. Można się pomylić o kapsla czy dwa, ale mówimy tu o ponad 100 miesięcznie. Nie mogę oskarżyć go o kradzież, ale coś się tu święci. Co dziwniejsze, dr Church chyba wie coś o Leo. Lecz nie chce mi powiedzieć. Dobra. Co ja mam z tym escape'em, widzowie? Tylko jak tu się... Okej, po prostu klikam. Notatka kasowa. Leo znów ma manko w tym mieście. Tym razem 124 kapsle. Muszę bardziej na niego uważać. Albo jest nieostrożny, albo kradnie. Notatka. Znów brakuje nam paru rzeczy. Nie potrafię tego wyjaśnić. Mamy dość alkoholu w destylarni, żeby starczyło na cały miesiąc, ale ciągle nam go brakuje. Muszę pamiętać, żeby uważać na Leo. Przy tym wszystkim i brakach w kasie zaczynam mieć wrażenie, że coś tu się święci. Otwórz safe w podłodze. Jaki safe w podłodze, widzowie? Jeszcze nie wiem, jaki safe, ale mam nadzieję, że zaraz się dowiem, jaki safe. Już mi się podoba ta gra, tylko słuchajcie, czy byśmy ustalili, jak gramy? To jest bardzo ważne. Roleplayujemy, powiedzmy to sobie, tak, w cudzysłowie. To znaczy postaram się, słuchajcie, nie ginąć, no i postaram się na tyle, że jeżeli popełnię ten błąd, to ten błąd zostaje. Wydaje mi się, że tak będzie nauczciwiej, ponieważ mi zacznie odpierdalać, słuchajcie. Jeżeli w grze jest możliwość kradnięcia, opierdolę ostatni dom, żeby zebrać wszystko, co jest kurwa możliwe w tym domu. Dlatego jeżeli będę miał na uwadze taką możliwość, że może coś się stać, to będę uważał, słuchajcie. No i tak zrobię. Roleplayujemy to, jesteśmy w tym świecie, okej? Okay? Tak, słuchajcie, powiedzmy. Bo naprawdę, mi odjebie i zacznę kurwa grać 30 godzin ten. No, nie potrzebujemy nawet okradać tego, bo to... Co to jest rad? A gdzie ja w ogóle mam radiację jakąś, czy coś takiego, no nie? Blaszany talerz. Cipie mam ten blaszany talerz. Strzałka. Iwo. Krzesło. New cola. Jakiś safe w podłodze był, no nie? Tylko nie wiem gdzie. Jeszcze. I kasa. Nie mogę, tak? Nie mogę, nie mam poziomu. Dobra, widzowie, no. Na razie pierdzielę te kradnięcie tych rzeczy. Najważniejsze, słuchajcie, to w tym momencie... A co to w ogóle jest karma? W sensie, znaczy ja wiem, co to karma. Tylko, czy my tu mamy jakby karmę? W sensie... Czy... Ja mogę sprawdzić stan mojej karmy? Czy to jest tylko na miasto? Dobra, widzowie, mamy... niedopaloną bombę atomową, którą aktywujemy. Bomba w megatonie. Brak ci umiejętności posługiwania się materiałami wybuchowymi, które są niezbędne, aby operować szybowiem. Wymagana jest znajomość materiałów wybuchowych na poziomie co najmniej 25. Wiecie, jak mam jakąś radiację, to jest pokazane po prawo, jaka ta radiacja w istocie jest. Dobra.
Dobra, czyli bomby nie mogę zrobić. W takim razie, nie bomba bym powiedział. W takim razie, słuchajcie, przydałoby się gdzieś udać. No kurwa, jakąś imprezę, coś wyrobicie? Coś tu, imprezy? Ja wiem, że powinienem po znakach się jakiś kierować, tam były znaki, ale... Tu? Jest jakiś pana burki. Wszystko jest takie dołująco dziwne, że mnie oczy nadupcają. Nie wiem, jak to. Nie wiem, czy wy też tak macie. No, normalnie mnie oczy. Drzwi do wspólny dom. Czy we wspólnym domie po prostu wszyscy śpią? Pewnie tak, co? A jeżeli wszyscy śpią? Przepraszam. Myślę, że nie ma możliwości. No już idę przecież. No co ty chcesz? Kurwa, ty co wstajesz, no? Co jest, jest. I spać. Czy jest szansa, że jakbym się obudzi, tak? Jak go ukradam. Nie wiedziałem o tym. Okej, tu sobie po prostu śpią jakieś random NPC-ty. No dobra, zapiszę i spróbuję jeszcze raz. O, zauważono. Jestem debilem po prostu. Wyjście. A skąd? Kto mnie zauważa? Pewnie on. Jak to są? Aha. To by widzowie wiele tłumaczyło. A weź zapiszę i zobaczę, czy to mogę go okraść. No mogę ty, a nie. Dobra, to jest test, jakby roleplayujemy, ale chodzi o to, żeby zauważyć, wiecie, no mechaniki musimy też poznać, tak? Pisze zauważono, to nie kradniesz, gościu. Zasada jest kurwa prosta. A to mogę za darmo sobie wziąć. Tylko waży coś, a ja bym chciał coś sprzedać. Dobra, widzowie, musimy się udać gdzieś do sprzedania czegokolwiek, no. Muszę, kurwa, posprzedawać rzeczy, tylko nie umiem jeszcze do końca tego zrobić. Ja się nie wiem, gdzie jest... Na mapie nie mam tego zaznaczonego, przynajmniej nie miałem. Pod my nie ma mapy, Eryk, pod my nie ma mapy. Dom Billiego, wspólny dom, toaleta damska. No to fuck? Dom Natana, dzieci atomu, zbrojownia, skład. Klinika, mosiężna latarnia, pusty dom, oczyszczalnia wody, kurwa mać, klinika? Tak. A. Nie wiem, no to mam coś z tym escape'em, słuchajcie, klikam sobie escape i tyle, no, nie wiem. Odwalę mi. Bardzo Mad Maxowo, słuchajcie, nie? Ja oczywiście Mad Maxa też sobie ogryliśmy, polecam, chociaż nie będę ukrywać, że jak oglądałem tą serię, to miałem wrażenie, że jest dość... nudna, w sensie to nie jest dobra reklama, nie chodzi mi, że nudna, tylko że styl mojego prowadzenia był coś na zasadzie, że grałem i raz na jakiś czas się powiedzmy tam coś mówiłem, więc mam wrażenie, że była taka trochę taka stypa na tych odcinkach i w porównaniu do tych odcinków teraz to jest zupełnie inna energia, inna sprawa, no nie? Chociaż teraz też mi się przecież zdarzyło przed chwilą, że miałem tak właśnie, że te pierwsze odcinki też były takie, jakie były. One się już modlą, tak? Dobra, pijemy do tych dzieci atomu. Tu mamy jakąś misję, czy coś takiego. Dzieci atomu. Czy wy się tam modlicie, czy ja mogę was tu kogoś znaleźć, tu ten owego, czego? Kurwa, jakie ty... Strasznie... To mi widzi niby? Jaki kurwa zauważono ty? Jak... Nie no, musiałem sprawdzić, widzowie, no musiałem sprawdzić. Czy pisze zauważono, nie kradniesz, prosta piła jest. Pisze... O, tu jest ukrycie. A tu jest zauważono, a tu jest ukrycie. Okej. Okay. Kurwa, ile wartość, tylko mnie nie stać. To mogę wziąć. Wyjść.
Tracisz karmę. Ja nie wiem co to. A ty karma nie było od czego, że się straszliwe rzeczy działy, jak miałeś karmę dużą? Coś takiego? Mogło tak być. A nie. Tak było w Dawnstarwie. Tak, tak było na pewno w Dawnstarwie. W Dawnstarwie było tak, że jak coś tam właśnie robiłeś, to traciłeś karmę i mogła pojawić się jakby postać pewna. I ci tam z tobą tego. No właśnie trzeba. Jesteś chujowym NPC-tem, gościu. Daj mi jakieś chłopa. Cześć. Even those who are not dedicated children of Adam may bask in his glow. Ukradnij. No niech sobie kradziesz. Może jestem bogaty generalnie. Ty, jak stąd wyjść? Bo jakoś znaleźć, porozmawiaj, no wyśmienicie. Hey, how's it going? Leo Stash. Well, there's this and that. I keep myself busy. But really, that's none of your business, is it? Huh? What's to tell? We're alive, so we've got nothing to complain about, right? And hell, I've got a restaurant, so I have it better than most. Is this ten Leo, co kradnie? No problem, buddy. Hey, I'm not much of a mudslinger. I don't like to spread stuff around, you know what I mean? Everybody has their secrets. Let's keep them that way. Nope. He is coming with the clouds, and every eye shall be blind to his glory. Every ear shall be stricken deaf to hear the thunder. Okay, it's just jasno. Dobra, dobra. Cześć. O, wreszcie. Could it be a new addition to our humble little community? Dear child, welcome. Welcome to Megaton. I am Confessor Cromwell, prophet of Atom and father of the undying glow. Please, child, come to the church anytime, anytime at all. Możesz mi powiedzieć, co znajdę w tym mieście? Gdzie jest najbliższa klinika? To winno. A, to mamy na mapie. Aha. Seek out Moira. W składzie. W składzie przy kraterze. Dobra, na razie wszystko mi to wszystko co chciałem wiedzieć. Skład przy kraterze. Muszę sprzedać to gówno, żeby kraść więcej, no. I co wie, bo jak to tak? Tam podmyki kamy, no. Bo pod, w Gothiku masz podmy mapę w sensie. A tu nie. Skład przy tego chcę. Salum. Shalom. Ubikacja męska, zbrojownie, dzieci atomu, kurwa, skład przy kraterze, tu chcę, zaznaczaj mnie to. Usuń wszystkie. Dziwna ta mapa, w odwrotną stronę, jakby przyszliśmy stąd, okej. Tak? Nie? Może nie, nie, chyba nie. Odwrotnie, stąd przyszliśmy. Dobra, taby. I idziemy w stronę tutaj. Musimy, słuchajcie, posprzedawać te wszystkie rzeczy. Bo jest kwa... No poważnie tutaj. Chyba, że do góry gdzieś. Nie wiem, o co tu chodzi, widzowie. Niby tam było, no nie skład. A tu? No. Nie rozumiem, widzowie. No nie, kumalski.
Ech, jeszcze raz widzowie. No skład przy tego, no skład przy kraterze. To tłum powiedział mi, że tam mogę tego dostać jakieś rzeczy, tak? Dzieci atomu, kurwa, mosiężna latarnia. Dobra, no mosiężna latarnia. Nie wiem. Gdzie my tam jeszcze nie byliśmy, no. Jak nie, to robimy po prostu misję i tyle. Fajdź to, no ale wolałbym postrzelawać, no bo to zawsze jakiś kubek podniesiesz, nie? A to idę, rozumiem, tutaj, tak? Ona to wygląda. Dobra. Hey, what can I get you? O. Have a look. Most of it's edible. Some of it even tastes good. Zajebiście. Mogę ci coś sprzedać? Biały talerz? Blaszany talerz? Grupujące mięsko? Czerwony talerz? Dzbanek? Aha, ona też ma ograniczoną tą, tak? Powiedzmy ilość pitosu przy sobie. Na szczęście jest fajna rzecz, mianowicie taka, że po prostu mamy dużo tego, nie? Że tam ja dałem dużo w handel, więc... że dałem punkt przynajmniej w handel. Więc... spoko. Kitel laboratoryjny, skrypty. Nie, kolorowe okulary do czytania. Odporność. Kombinezon. Więc powinniśmy sporo siana za to wyciągnąć ogólnie. A mi się wydaje. Dobra, więcej nie ma. A ona jako sama w sobie ma coś do sprzedania takiego steampack? Steampack. Pire błyskawiczne. Rads plus 3. W sensie, że... Okej, okay, w sensie, że wszystko jest, rozumiem... zatrute, powiedzmy, tak? Bomby cukrowe. Dobra, no, to nam życie. Życie jakby tego, nie? Daje. Daje, ale to nie chcemy, zatwierdź. Dobra, git. Wyjście. Spoko. No, właśnie chciałbym z kimkolwiek kurwa innym porozmawiać, bo... Moira ze składu przy kraterze, no przecież... Dobra, widzowie, może ja coś kurde źle zaznaczyłem, w sensie... Tu, jeszcze raz pójdziemy tam. No, jeżeli nawet mi to ten mówi gościu, to idziemy tam, no. Może to jest... Tu jest krater, a tu skład. Może to o to chodzi. Albo stwierdzić, że zaznaczony. Nie, to są dzieci atomu. Armory. Otwórz zamek. Co to jest VAT? Szanse... Nie chcę! Proszę, powiedz, że teraz nie zginę przez to. Uch, na szczęście. Tell
Come on. Komedia. Dobre to było, co? Widzowie, powiedz, że to było dobre. Dobra, zajebiste to było. Dobra. Czekaj, czy my właśnie z Afriko... Naprawdę? Nie mów mi nawet tak. Ogniwo jakieś. Złom. Ja bym wziął całość, tylko że zaraz niestety będziemy przepełnieni. Aktywacja terminal. Zablokowany, zbyt trudny. Dobra, jakimś cudem udało mi się go zabić. W sensie... Udało się. Mogę ukraść karabin. Wszystko mogę pokraść, widzowie. Nie wiem, co daje ta karma, ale nie obchodzi mnie to teraz już. Tylko nie będę miał... Nie mam miejsca za bardzo przy sobie. Co jest giga dużym problemem. No pewnie, że kurwa bierę wszystko. Widzicie, ile to jest warte? Otwórz safe, nie mogę. Widzowie, choćbym miał się tak wlec. Już mi odpierdala, właśnie o tym mówiłem, słuchajcie, że już mi słuchajcie odpieprza, jak tylko widzę możliwość ukradnięcia czegokolwiek. I w tym jest właśnie największy mój problem. Oczywiście w grze komputerowej, żebyśmy mieli jasność. Na co dzień to tak nie mam. 30 kilo jesteśmy za duzi, powiedzmy. To jest problem. Ja bym słuchajcie się tak doczołgał, ale nawet ja nie do końca wiem, gdzie ja mam się czołgać. W tym jest największy chyba problem jednak. Nie chodzi o to, żeby się doczołgać, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie się doczołgać. Więc jeszcze jedno mam pytanie. Czy jak my w sumie wyrzucimy wszystko na ziemię, to czy to tu będzie leżeć, gdzie ja to będę mógł podnieść? Bo mi strasznie na tym zależy później. To jest strasznie... A nie, jest wartość 3. Coś to nie, jakby trzeba było. Waga, coś co odpowiada wadze 1 i wartości 1, na przykład to. Trzeba to wyrzucić. O, waga 1, wartość 3, to akurat może być chyba ok. Kurde. Bilet do metra. Waga ze... O. Kubek. Trzeba wszystkie wydupcyć, te kubki. Kubek na kawę wydupcaj. Metalowe łyżka. Moduł sensora akurat warty. Podkładka do pisania, popielniczka. To. Dobra. Jesteśmy chyba idealnie. O, i leży. Tylko nadal jestem wolny z jakiegoś powodu. Czemu jestem nadal wolny? Czemu jestem wolny? Halo? Może coś gdzieś pół kilo jeszcze brakuje. Możliwe, że tak może być. Powinno być git? Nie no, ty kurwa, co jest? Czemu jestem taki wolny? Halo? Halo? Co jest? Waga 239 na 240. Jeszcze coś wydupcę, ale... Widelec. Teraz już na pewno... No... Czy ja coś klikłem? W sensie... Nie no, widzowie. No, nie jestem na tym ani... Co to w ogóle jest? Że się zatrzymujesz jakby do screena, tak? Chyba tak. Nie no, co jest grane, ty? Reset. Widzowie, stała się rzecz gigantycznie dziwna, ponieważ... Teraz pod shiftem nie mam powolnego chodzenia, teraz po prostu chodzę wolno, a pod shiftem biegam. Nie wiem. Ale wiem, że trzeba ogarnąć, co tu się stało, bo zabiliśmy tego robota. Zgaduję, że ty w ogóle fajne jest to, bo teraz możemy jakby wybierać i strzelać, w które miejsce mamy procentowo szansę.
Głupie to, że twórcy gry zrobili dwa modele, a z drugiej strony jest to super. Więc Jezek jest widzowy. Dobra, musimy się uzbroić w coś najlepszego. Coś, co zadaje najwięcej obrażeń. Najwięcej obrażeń zadaje strzelba bojowa. A to wygląda. A nie, jeszcze do góry możemy. Nie, chyba strzelba bojowa najwięcej. 22, chiński karabin szturmowy. Wygląda na to, że strzelba bojowa to jest to. No i ściągłem wszystko, bo myślałem, że dlatego chodzę wolno. Tak, kombinezon oczywiście ochronny, hełmik. Dobra. Gites. Stan przedmiotów. Twoja broń jest w kiepskim stanie, na pewno będzie działać skutecznie, jeśli ją naprawisz. To można naprawić korzystając z Pip-Boya lub u handlarzy. Wykonaj naprawę samodzielnie, będziesz potrzebował częsty z podobnej broni. O kurde, to jest fajna broń. Rozumiem, że to jest Pip-Boy, tylko jeszcze nie rozumiem, jak mam to naprawić. Jak mam to naprawić? No tak, jest kondycja faktycznie. Jakiś przycisk na naprawę? Zobaczymy. Nie? Wygląda na to, że... O! Pod R. Nie. Po co? Tak, pod R, tylko muszę... Okej, czyli po prostu muszę mieć tą samą broń, żeby to naprawić, bo pistolet mogę naprawić, tak? Okej. No jeszcze by... No nie mogę za bardzo. Co jak się zepsuje? Nie wiem. To może lepiej użyć czegoś innego, jak na przykład coś z... O, tego. A ciężko mi powiedzieć, widzowie. To jest tak wartość 6, bo tym bardziej rozumiem rozdupcony, tym mniej warty jest. Rozbij brombę. No nie damy sobie rady. Zapytaj kolego Martina o swojego ojca. To jest misja, którą możemy wykonać, zdecydowanie. Widzowie. A nie. Tak! Bo ja odklikłem caps lock, widzowie, na który jest perma bieganie, widzowie, ale jestem kretynem. No tak, widocznie odklikłem caps lock i dlatego chodzę wolno, dobra. Teraz to wszystko nabiera sensu, idziemy zapytać tego chłopa o mojego starego normalnie. A tu jest ten armor, co właśnie zebraliśmy chyba. Gdzie ten chłop jest? Do góry zapewne. Chciałem zobaczyć, jak to coś drzwi do salonu Martiego. Na czerwono zaznaczę, że nie powinien. Obryć zamek, obryć spinką, wyłam zamek. Im bliżej właściwej pozycji znajduje się spinka, tym dalej obróci się zamek, kiedy pchniesz śrubokręt. Jednak spinka złamie się, jeśli pozycja nie była idealna. Tylko idealne ustawienie spinki pozwoli na obrócenie zamka do końca i otwarcie drzwi. Możesz też spróbować wyłamać zamek, ale jeśli próba nie powiedzie, zamek zostanie zniszczony i jedynym sposobem otwarcia będzie znalezienie klucza. Aha, spoko. Ok. Dobra, no. Nie wiem, widzowie, na razie nie musimy nic kraść, bo mamy Pitos. Nie, to nie ty. Dobra, to wygląda na to, że to co biegniemy to jest speed chyba. Max, ty, nie wiem czy tu byłem. Jest, salon! Siema, Jericho. Ah, look. Another one of you wasteland assholes. Look here, asshole. I don't like you. Stay clear of me and we'll have no trouble. Nie pasujesz do tego miejsca, jak jest twoja historia. Ain't much to tell. I used to live out in the wastes. I was a real bastard back then. But I've put all that behind me. What? Back out where? I left all that behind me. There's nothing but bullshit out there. Killing, stealing, violence. I'm not that guy anymore. Ty, brzmi jak dobra. Właśnie, brzmi całkiem ciekawy. I do miss it sometimes. It's a life of freedom, you know? To też jest kradzież. I'm a washed up old raider. What crew is gonna take me on? These kids don't know nothing about respect. Powinieneś pójść ze mną, przydałaby mi się taka
Pomoc. No offense, kid, but you're not exactly the type I'm used to running with. Now I've heard about you. A little goody two-shoes out of the vault. I don't think our styles would really mesh. Nah, it ain't so bad here. I got some good memories, but that's all I got. No sense in ruining the good ones, you know? I chcesz do mnie dołączyć. To karma... To? No offense, kid. But... Bez wysoka, aby zwerbować tą postać. A, muszę więcej kraść. Aha. No dobra, da się zrobić, widzowie. Też opuskawek. None of your fucking business. Retoryka, czy coś mi umknęło, co masz do mnie? Siła, nie wiem jaki masz problem, ale lepiej o tym zapomnij. Now, now. That's something I didn't expect. You're scrappy for a little vault twerp, aren't you? Maybe I had you wrong, kid. You're okay. Now what did you want to know? Co za opuskawek? I said just about all I'm gonna say about that. Co ty robisz? Me? I don't do a damn thing. Well, unless you count staying pissed drunk and making Moriarty rich or something. Sure, I'm the best shot in town with a rifle, so everyone comes running to old Jericho when the raiders show up. But between raids, they're content to take my money and drag me home when I've had too much. Co złeś, mistrze? Drinking money might loosen my lips a bit. To try. See what happens. Yeah. Your call, kid. Nie będę mu płacić za informacje, mam za darmo. No offense, kid. Jak mogę zobaczyć karmę? To też to. Dobra, widzowie, sprawdziłem karmę, da się sprawdzić tylko i wyłącznie wpisując chyba w konsoli. No tak pisała na stronie wierzeń. Nie mam powodu, żeby im nie wierzył, więc dobra. Ja bym go rozdupcył tym kurczę, Tommy Hawkins, jak to się nazywa. Kurwa, to tak mam ochotę go rozdupcyć. Ciekawe, czy karma się resetuje po wczytaniu, nie wiem tego. Na pewno tam było na tym wiki napisane, ale... On mi tam macha. Do mnie machasz? No co chcesz? My. Just when I had all but given up hope. My dear boy. I'm very happy to make your acquaintance. I am Mr. Burke. And you, well, you are not a resident of this putrescent cesspool. That makes you a rather valuable individual. Don't you see? You're a free agent. You have no ties here, no interest in this settlement's affairs. Megaton means nothing to you. I represent certain interests who view this town, this Megaton, as a blight on a burgeoning urban landscape. If this settlement were to go away, why, who would really care? Certainly not you. Besides you, Bomba. The undetonated atomic bomb for which this town is named is still very much alive. All it needs is a little motivation. I have in my possession a fusion pulse charge constructed for a singular purpose. The detonation of that bomb. You'll rig it to the bomb, then you'll get paid handsomely. What do you say? Utryka 10%, dorzuć 50 kapsli i umowa stoi. W porządku, panie Burke, zrobię to. Megatona spłonie aż do fundamentów. Jakby 500 zapłacił. Is that the best you can do? I'm afraid I'm not impressed. Warto iść w retorykę w takim razie. Sims chce rozbroić bombę. Sims is an idiot. He prides himself on his position as mayor and sheriff of this scrapyard. Im usłyszał ode mnie, że to rozbroję, ale za parę kapsli mogę zmienić zdanie. Is that the best? Kurde, retoryka. I'm afraid I'm not impressed. Potrzebuję polepszyć retorykę, zapamiętać. Dobra, powiedzmy, że
Cię zdecyduje ci pomóc, co z tego będę mieć? Na szali jest życie zbyt wiele osób, bo rozbroję te bomby. Powiedzmy, że się zdecyduje ci pomóc, co z tego będę mieć. Besides doing the world a favor by removing this pestilent scab of a town? Why, you'd be rewarded most handsomely. My employer is a very generous man. If it's bottle caps and luxury you're seeking, you shall have it. Megatona jest pod moją ochroną. Kompletnie ci odbiło, Brooke, nie pomogę ci. Now that is a disappointment. Well, if you change your mind, the offer still stands. Ciekawe, nie? Good day. Okay. Ci chłop mi mówi tak. I told you, Gob, it ain't the radio. Żebym wysadził pieprzone miasto z ludźmi, rozumiem, tak? W środku. Yama. Hey, Smoothskin. You need something? A drink, maybe? Anything? Anything at all? Ach, kurwa, co to ma być? Haven't you ever seen a ghoul before? Nie, co to jest ghoul? Well, not all of us got the chance to hole up in a nice cushy vault when the bombs fell. A bunch of us got stuck out here in the world and got a full-on blast of heat and radiation. Turned us into a pack of walking corpses. Near as I can tell, we age slower than you. A lot slower. There were even a few ghouls that were alive during the war. Of course, with a face like ground Brahmin meat, you can imagine that folks don't take too kindly to us. Yeah, fuck you too. Whatever. I'm used to being treated like shit around here. Szukam mojego ojca, faceta w średnim wieku, więc może gdzie on jest? Even if I knew, I wouldn't tell you. Czemu? No tak. Nazwa, powiedziałem, że jesteś obrzydliwy, to fakt. A place called Underworld. It's a ghoul city down in DC. I set off up here to find adventure and fortune. And, well, I found this place. I'm sort of stuck here. Colin says that I can't leave until I pay off my debt to him. Of course, he charges me room and board, too. If you ever get to Underworld, tell Carol that I said hi. Dobra, a mam dzisiaj przymulone oczy, jakoś tak. Nie mogę ich otworzyć, co jest grany dzisiaj? Jakiś najgorszy dzień na świecie jest. A jednocześnie jest najlepszy, bo jakieś dobrze się czuję, mam energię do wszystkiego i... A z drugiej strony nie mam i... Patrzę na ten ekran, kurwa, nic nie widząc, bo nie mogę nawet oczu otworzyć. O co chodzi z tym radiem? Artie says we can keep it on. It's a good radio station. I like hearing the DJ, Three Dog, and how he's helping to fight the good fight. No, to mamy radio, możemy je włączyć, ale... No mogę w sumie je włączyć później, za ogarniemy. Potrzebuję drinka. Steampack. Co za feud zaraz, no. Inteligencja minus jeden. Charyzma. Kry to jest charyzma? Za inteligencję? Ty opę. Chyba. Ty, może mu sprzedać wszystko. Sprzedajemy. Widzowie. Ty, co to tyle warte jest? 180! Chłop nawet nie ma tyle siada. Mi dać na to. A ta broń jest do... No słaba jest. Dobra. Aż 123. Było więcej warte. Gosiu. Pistolet, no może by te wszystkie pistolety w sumie posprzedały gdzieś pizdu. Na co mi te pistolety? Nie stać go tyle, ale to weźmiemy szkockie, whisky i wino. Paliwo do mieszacza, ognia. To też możemy sprzedać, wszystko. Pałka policyjna, pistolet, okulary. No okulary możemy. Pałkę policyjną też możemy. Mamy 8 pałek policyjnych. No trochę za dużo mu byłem. Oddaj. Zatwierdź i teraz mogę jeszcze 5 od niego wydulić. Na przykład za karabin myśliwski może nie. Kombinezon krypty?
I kombinezon krypty. Kit. Steampaków nie chcemy. Dobra, tyle. Co słychać w mieście? Goby. Okej, okay, właśnie widziałem na screenach tego. Fallouta, że istnieją ten, ale to myślałem, te góle właśnie. Tylko myślałem, że one są raczej nieprzyjazne, w sensie, że to potwory są, a nie, że ziomki takie, które po prostu se dostały dawkę tam promieniowania. Spoko. Chciałem wypić te rzeczy i kończyć odcinek. Czy to jest chemia szkocka? No dostaję chry. A co jest chry? Chry. Co jest chry? Broń ciężka. Nie, specjalnie chry. Percepcja? Chry. Kurwa, no nie... Nie ma charyzma, co? Było 4. Powinno być lepiej. Poka. A poczekaj, to jest na chwilę tylko, tak? Nie rozumiem. To jest na chwilę? Skoro mam wiedzieć, na ile to jest? Jest inteligencja minus, ale to minus... Nie wiem, widzowie. Że nie pisze, nie? Skąd mam wiedzieć? Kurde molek. No dobra widzowie, to co? Widzimy się jutro. Jutro słuchajcie, o godzinie 16, bo odcinki są, moi drodzy, codziennie. Kurde, w ogóle strasznie dużo, minęło już chyba z 3 godziny gram w tą grę, no nie? I dopiero jesteśmy w jednej mieścinie i nawet z tej mieściny nie wyszliśmy, nie? Strasznie wolno to, mam wrażenie, idzie. No nic, będziemy robić wszystkie misje jutro. Odcinki są codziennie, więc... Jutro też się widzimy. Czas zakończyć, bo już mnie gardło boli. Czy odwykłem od mówienia 3 godziny pod rząd i już mnie wszystko na dupca. Może też fakt, że mam tak, że często długo nie palę, a potem sobie coś tam zapalę i też przez to może mnie tu boli. Wiecie, jak płucka odpoczną, to potem jak się zapali, to jest... No, może być... No wiecie, o co mi chodzi. Nie ma co. Dobra widzowie. Idę spać. Do zobaczenia. Trzymajcie się i widzimy się jutro o godzinie 16. Zostawcie za łapkę w górę i komentarz i suba. Spoko. I na pewno te odcinki się polepszą, bo mam trochę takie wrażenie, że te odcinki nie są najlepsze, że teraz coś w tych odcinkach brakuje. Ale obiecuję wam, że następnym razem będzie tylko i wyłącznie lepiej. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.